Dzień dobry, widać mnie? Ach, szkoda, że nie czujecie tych zapachów. Prawdziwki. Pożywienie z lasu. A nie, jak moja koleżanka zauważyła, pożywienie do lasu. Zaraz wam pokażę. Długo nie nagrywałem, cały czas padało. A teraz poszedłem na spacer i dosłownie kilka prawdziwków. Kilka, naprawdę, kilka. Nie mam za bardzo, masełka nie ma, kurczę, na oliwie z oliwek. Zaraz sprawdzę, jak to smakuje. Niedawno zacząłem, a to szybko mi się... Szybko mi to idzie. Mam jajeczka. I wrzucę jajeczka. Tutaj niestety, ale mi się przywiera, bo mam taką menażkę i nie mogę tego gazu wkręcić, kochani. Chciałem to poddusić tylko. A tutaj nie da rady skręcić tego gazu. Wierszyk będzie później. Później wieczorem albo jutro. Już połączę te filmy. Pokażę wam tylko, jak to wygląda jeszcze. Co tam zresztą wam pokazywać, ale... Są zwolennicy gotowania na ekranie. Ja do nich nie należę, ale od czasu do czasu mogę coś pokazać, nie? No to idziemy. Tu już zaparował. Obiektyw też zaparował. Patrzcie. Prawdziweczki. Dobra, nie będę męczył obiektywu ani was, bo wy nie możecie zjeść. A ty osu gdzie? To tymczasem żegnam się z wami. Podziękowania dla pana Tadeusza, bo byłem skonsultować, żeby się nie zatruć. Pan Tadeusz powiedział: prawdziwki, proszę pana, jeść. Można jeść. Takoż też myślałem, bo znalazłem kilka prawdziwków. Dwa maślaki i koźlaka babkę. O, tak to się nazywa. Dobra, to ja wyłączam. Działam tu dalej, żeby nie przypaliło mi się. Do następnego wejścia. W ogóle to widzicie, że się z wami nie przywitałem. Darujcie mi. Ale to tak w pośpiechu wszystko. Bo pomyślałem, a pokażę wam i tak dalej. Tego gniazda, co robię. Sól idzie do półeczkę. Pieprz, papryka już był. Jeszcze je podlejemy. Niech się podduszą. Troszeczkę z wodą. Te będą z wodą, te tylko na oliwie z oliwek. Bo tu zaraz pójdzie, pójdą jajka. I ser parmezan. Parmezan mam? Nie, mozzarellę mam. Mozzarellę. Jak to będzie smakować, nie wiem. No ale ja wynalazki robię. Pewnie będzie smakować tam. Ja nie wybrzydzam. Dobra. To tymczasem. Do następnego. A! Coś jeszcze wam poplumkam. Nowe utwory muzyczne, czyli moje nowe wiersze. I pozdrawiam miłych państwa rolników. Cudowne dzisiaj spotkanie w lesie. Ja byłem tylko na krótko. Na ile? Pół godziny? Może mi zeszło z godziny nawet. Tego spaceru. Bo piękny spacer, chociaż jest duszno. Za chwilę będzie padać. Miałem nie nagrywać i znowu wychodzi na to, że jestem gaduła. Kanał o poezji, a tutaj pichce. Czas na jakieś spokojne pogaduchy.
będzie albo wieczorem, albo w kolejnych dniach. Planuję małe wycieczki nad jeziora pewne. No to pewnie was tam zabiorę. Dla panów dżentelmenów od Szpeju postaram się nagrać, omówić jeden plecak trekkingowy, a być może dwa plecaki trekkingowe. Bo wiem, że panowie lubią takie pogaduchy o sprzęcie, a ja mam takie dwa do pokazania. Ostatnio cały czas padało. Piękna pogoda, czas na lekturę, na książki, nie? Napisałem 22 nowe wiersze do kolejnych tomików. To tyle w telegraficznym skrócie. Tu wasz stały korespondent, poeta w drodze, Stanisław Utkany z Borów Tucholskich. Pozdrawiam serdecznie! Buzi, buzi. Hej, do miłego. Tak to wygląda. Za chwilę będę spożywał. Spożywał będę prawdziwki z jajkami i serem. Cóż to za pokarm? Nie wiem. Ale się zje. Zaraz to zamiącham i będzie wybełtane. Na razie. Oj, dzisiaj tak na szybkiego. No to spożywam. A, niebo w gębie. Co to było? Czy co to jest? Prawdziwki. Dałem ząbek czosnku, sól, jęcz, paprykę, 3 jajka i ser mozzarella. Tak? Mozzarella? Dobrze mówię? Chyba mozzarella. Tak. I oliwa z oliwek, bo nie mam masła, bo nie wiem, gdzie trzymać masła. I to tak na szybkiego przyrządziłem. Powiem wam, pychotka. Ile ja znalazłem prawdziwków? 4? Takie dorodne. Nie, przepraszam. 5. 5 prawdziwków, 2 maślaki i 1 kozaczka. Ten ser robi robotę. Czulsa była wibrem. Sam jestem. Palce lizać. Można było, co prawda, jakąś doprawić zieleninką. Żeby wam pokazać, jak to wygląda. Ale jak wiecie, ten kanał nie jest o gotowaniu na ekranie. To jest kanał poetycki. Wierszyk będzie później. W ogóle na wariackich papierach nagrywałem. Tu gotowałem, a tu szybko kamerę wyciągnąłem. Bo miałem wyrzut sumienia, że się nie dzielę z wami. Bo to są pierwsze moje grzyby z Borów. A poszedłem tylko na spacer. Naprawdę. Ja nie poszedłem na grzyby. Mówię, ja zajrzę, co tam jest. Co tam w trawie piszczy. I okazuje się, można sobie zrobić, przyrządzić posiłek dość pożywny, na szybko. I powiem wam, że smaczny. Naprawdę. Prawdziwki robią robotę. Chyba pierwszy raz, znaczy spożywam na ekranie, nie? Tam w innych filmach Doliny Baryczy tam jakieś wynalazki jadłem z kubeczków. Ale takiego własnego przyrządzonego na szybko to nie rejestrowałem.
No to może dla potomności będzie. Dziś świat oszalał, wszyscy gotują na ekranie. I jak widać, poeta w drodze też się w to włączył, ale na krótko, na krótko. Nie mogę mnie utrwalić w tej chwili, bo te jajka z tymi prawdziwkami, z tym serem, pokażę wam, jak to wygląda. Specjalnie tak troszeczkę bardziej ściąłem. O, teraz widać. Kawałki prawdziwków. Ser też robi robotę, zespala to jakoś. Smakowite to jest. Nie trzeba dodawać dużo soli. Bo i te... Ja dałem takie, mam taką grubą sól. Ser też jest słony. Także to się wszystko komponuje. Jeszcze raz. To nie jest żaden przepis. To po prostu potrzeba chwili była. A że byłem głodny i dzisiaj miałem jakiś posiłek zjeść, miałem przewidzianą jajecznicę z kiełbasą, nie? Na drugi posiłek mój i ostatni. Kochani, miodzio w gębie. O Jezu, sorry. Powiem wam tak. To był dobry pomysł, żeby wziąć te prawdziwki. Bo ja nie jestem typowym grzybiarzem. Jak nie zjem, to ja zostawiam. Nie handluję, nie sprzedaję. Ale teraz mam dla kogo zbierać. I z przyjemnością, jak tylko będę mógł, to jesienią pozbieram. Jak będę mógł, to ususzę. A jak nie, szafirowa, to będziesz przyjeżdżała i zabierała już oczyszczone do domku. A tam w domku sobie zdecydujesz, co z tym zrobisz. Aha, o czym to ja miałem pomówić? Aha, że to nie jest przepis żaden. Ja mówię z głowy. Nie kombinuję. Nie przygotowywałem tego w ogóle. Pewnie znowu oberwę, albo ludzie się wyłączą po 30 sekundach oglądania. Ale jak już miałem te prawdziwki, to mówię sobie tak. Przecież mam jajka, mam ten ser, mam oliwę z oliwek, zabrakło mi jeszcze cebulki, tak? Cebulka też by dała pewien posmak. Ale mam czosnek, mówię, ten czosnek też załatwi sprawę. I mam dobre przyprawy. I tu dałem tylko, mówię, sól, pieprz i ja lubię paprykę na ostro lub na słodko, czerwoną, zmieloną. I też dodałem. No i jajka. Tu dodałem tylko 3. Pożywne, białeczko. Tłuszcze zdrowe. Wszystkie tłuszcze zdrowe. Oliwa z oliwek też i ona nie była spalona. Nie mogę podniebienia nachwalić swojego i uczuć takich dobrych. Z innych spraw, aha, mówiłem już, tak, że tam nagram o plecakach. Ale z innych spraw to ułożyłem też pioseneczki, muzykę do nowych wierszy. Też będą śpiewane. Nie wiem tylko kiedy. Pogoda nas nie rozpieszcza. Ale z drugiej strony
Trzeba zachować pogodę ducha. I można dostrzec bardzo dobre aspekty, atuty takiej pogody. Choćby to, że grzyby zaczęły wychodzić. Ja już tu od kilku dni widziałem kozaki na szlaki, ale nie schylałem się nawet. No i jest czas na lekturę, na komponowanie, pisanie wierszy, jak w moim przypadku, na wyciszenie się, a nawet w takiej pogodzie deszczowej, jak mrzy, tak dobrze też się przejść do lasu. Teraz jest bardzo duszno, parno się więc zrobiło i za chwilę lunie pewnie, nie? To by było na tyle tego mojego wejścia niezapowiadanego. Witam wszystkich nowych subskrybentów. Dziękuję tym, którzy już zasubskrybowali kanał ostatnio. Dali kciuka w górę, skomentowali. To miłe, dziękuję z całego serca. I następne wejścia już będą bardziej ułożone, a nie na wariackich papierach. Ale poniosło mnie, mówię, no nie no, te prawdziwki to wam pokażę, nie? Jak sobie tutaj wojuję z nimi. Wyczyściłem je na zewnątrz, podsypałem, może przyjdzie taki czas, że i tutaj zaczną obracać jakieś grzyby. Tak, 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 wbrew pozorom na takich działkach, jak się ma drzewa rozmaite, jak się dba o ziemię, to i po pewnym czasie pojawią się grzyby. Wiem, bo już jedną działkę mam gdzieś tam. I tam zawsze były grzyby. No jak przerzedzili od drzewa, to już teraz jest mniej. Ale tam były myślaki, kozaki, podgrzybki rosły. No. Jak przyjeżdżałem, to pierwsze co to po działeczce, o, tu kozaczek, tu maślaczek, o, znowu kozaczek i ciach, 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 ciach i cebulkę, ciach, 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 ciach i jajeczka zaraz i była jajecznica z rana. Dobra, no znowu się zagadam i zrobi się z tego odcinek pod tytułem godzina albo półtora pitolenia. Do miłego, do następnego wejścia. Wszystkiego dobrego dla was. Dużo spokoju, spokoju ducha, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy po prostu i dla innych ludzi napotkanych w swoim życiu. Nie bądźcie złośliwi, nie bądźcie. Buzi buzi, hej, pa pa. Jeszcze trafiam w klawiaturę, jeszcze kolejna noc przede mną. Choćby próśby się chciało żyły i by nastała wreszcie wieczność. Boże, bardziej miłość proszę, tak bym już więcej nie pitolił o świecie, który jest mi mostem, przez który przejść mi nie pozwoli. Może wszystko to uda,
a ja się kręcę niepotrzebnie. Może kolejny sen się uda, odnajdę w końcu w sobie siebie. Jeszcze trafiam w klawiaturę, jeszcze kolejna noc przede mną, choćby się wyprościało żyły i by nastała wreszcie wieczność. Końcówka do dupy i wszystko do dupy.